Witam raz jeszcze w FTL Faster Than Light, bo nic przecież nie jest szybsze od światła. Oprócz mnie ginącego w poprzednim odcinku. W poprzednim właśnie odcinku zmieniłem statek i w nowym kwadratowym ciastku udałem się do sklepu, ale niestety nie miałem co kupić, więc lecimy dalej w nieznane. I cóż za niespodzianka, piraci, których mógłbym jednak przekupić, ale nawet nie mam czym. Mogę. Muszę niestety ich ofertę odrzucić. Dobra, strzelamy. W co strzelamy? W tarczę strzelamy. No, będę musiał użyć pan antyshipa, tylko mi starczy mocy. Muszę wyłączyć shieldy. Ojoj. To boli. Muszę upgrade'ować jak najszybciej. Ojej. Aś, fuck. A niech se będą. Jeżeli statek tak naprawdę nie ma abordażu i nie ma rakiet, to nie trzeba się bawić w naprawienie kamer na natychmiast. Ponieważ gdyby był abordaż, jednak przydałoby się wiedzieć, gdzie jest przeciwnik. Ale jeżeli ma się na przykład upgrade'owane drzwi lub nawet zwykłe, można zobaczyć to po otwieranych drzwiach lub atakowanych, które zaczęłyby mrugać na czerwono. Ale że nie mają pomieszczenia teleportacyjnego, to nic się nie dzieje złego i nie mają rakiet, bo widzę tutaj. A tak, jeżeli ktoś nie zauważył wcześniej, to są takie malutkie paski, które widać właśnie dzięki którym, kiedy broń jest naładowana. O, można na przykład dzięki temu wyliczyć, kiedy ma się włączyć niewidzialność, żeby ominęło nas nieprzyjemne spotkanie z nadlatującym pociskiem. Dostałem 26 skrapu, całkiem nieźle za w sumie jedną amunicję dronów. Czy ciągle mówię amunicję, to jest część. No, już naprawię. Bardzo luźno poszło. Prawie gram na easy. Ale proszę mnie nienawidzić. Ja tylko latam ciastkiem. O nie. Pamiętacie, jak mówiłem o burzy jonowej? Momencik. Jestem w środku burzy plazmowej. W cieniu widzę wyłaniający się cień statku. Jasność. Mogę go przeszukać w burzy plazmowej albo zwiewać. Przeszukam go. Dostałem troszeczkę uszkodzeń, ale dostałem aż 14 złomu, 4 pociski i 2 części do dronów. Myślę, że się opłacało. Dziu. Te 14 chyba pokryje naprawy, więc tym razem miałem szczęście. I właśnie tutaj jest na niebiesko pokazane, ile prądu mi zżarła ta burza. Połowę. Pierwsze co się wyłączyło? Broń. To po co? Ja akurat nie wiem, szczerze mówiąc, czego to zależy, ale ostatnim razem bez przerwy wyłączało mi tlen. Co było niezbyt miłe. Po co tlen? Nie będę ci płacił. Nie jesteś taki ładny. A tak jak wspomniałem, nie mogę upgrade'ować statku, jak sobie tak lecę, więc nawet nie mogę upgrade'ować reaktora, żeby móc zwiększyć moc, żeby mieć naraz tarczę i drona. No ale mój błąd. Jeżeli zauważyliście, nie mogę upgrade'ować dronów człowiekiem na pokładzie. Nie ma takiej ikonki białej, ale jest wyjątek. Jedna z raz. Czemu ja do niego nie strzelam? Mam taką sposobność. Jest jedna taka rasa, która... Tak, nie działa. Dobrze. Która... To jest taki jakby zielony, świecący ludzik. I on, nieważne gdzie się znajdzie, zwiększa jakby wydajność tego... tutaj. Zwiększa wydajność tego pomieszczenia. Więc nieważne gdzie się znajdzie, to pomieszczenie będzie lepiej działać. Będziemy... tak. Czy pozwolę mi zbiać 5 rakiet? Sporo. 5 paliwa? Też sporo. I 13 skrapu? Myślę, że im pozwolę. Niech sobie żyją. Tak. Co ja wiem? Powinienem się cofać w czasie i odsłuchiwać, bo ciągle były wątki. Niestety jeszcze jestem nowy. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, ten ludzik. No, jeszcze jest trochę ta bariera z tyłu do mnie, więc myślę, że do tych dwóch polecę. Jednak pierwszy świat warto. Ładna planeta, ładna. Osiedle wciąż lojalne Federacji mnie zatrzymało i dało mi broń. Mam. To nie jest normalna broń. Ale może nie mogę upgrade'ować reaktor. Accept. Haha, mam większe tarcze, na pewno się przydadzą. A to co mi dali, jest dość ciekawą bronią.
To jest jedno właśnie, to jest promień tak zwany. On mam dwa energii. On nie robi obrażeń statku jako takiemu. Ojej, ojej, tak tutaj. Ale podpala. Czyli to, co wcześniej widzieliście, że ja musiałem cały czas wypuszczać powietrze. I właśnie to jest taka mała kwestia. Komputer nigdy nie wypuszcza powietrza ze statku. On w ogóle, ich statki nie mają takich komór na zewnątrz. Statek Mantisów wzywa mnie do rozmowy, ale okazuje się, że jest to jedynie odwrócenie uwagi i zauważasz, że zbraja swoje. Mój pociski. A, nie mam prądu. Dobra, nie mam prądu. Dwa. Aha, bo cały ten system jakby nie ma prądu. Dobra, więc i tak tego nie uruchomię. Musiałbym Ion Blasta wyłączyć. Wysłamy to i wysłamy to oczywiście. Ach, idealnie, idealnie. Czemu wcześniej tego nie robiłem? Ale mnie ważne. I pyk. O, mam jeszcze shielda. Jest bardzo dobrze. No, niestety gra na easy, ale spokojnie. Przejdę do drugiego systemu. Nagle się okaże, dostaję bęcki. Nie dostaję nic w zamian. I ogólnie jest paździochownia. Piu, 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 strzelaj, strzelaj. A! Niestety. W sumie nie mam rakiet, więc mogę dać autofire. No tak. Gdybym miał rakiety, no niestety wtedy to nie za dobry pomysł, jak wspomniałem wcześniej. Teraz mostek nie działa. Piu, 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 piu. A mnie dobrze się trzymam, dobrze się trzymam. Wybuchła 22 skrapa. No nieźle. Drone part 1, czyli wyszedłem go na 0, jeżeli chodzi o amunicję dronów, 15 jest. To bardzo ładnie. Drony zawsze kosztują 1 amunicję, o ile dobrze pamiętam. A myślę, że tak właśnie jest. Tak samo rakiety zawsze zabierają 1 amunicję, nieważne jak są dobre. A tak, to jest właśnie sektor wyjścia wreszcie. Mi się udaje. I tutaj też mogą być zdarzenia. To nie jest coś takiego, że to jest wyłącznie wyjście. Tutaj może być bitwa, tutaj może być coś dobrego, może być coś złego. Pik. O, właśnie zostałem coś dobrego, zdarzyłem. Zdobyłem zwykłą broń. O, fajnie. Heavy Laser Mark 1. On jest dobrą bronią. Ciężki laser, o, jest tutaj. Przeniosę go tutaj. Pepper blue. Tak. Tylko on chyba potrzebuje. A nie, tylko jeden energii. Świetnie. Tylko to zabierasz 3, muszę upgrade'ować broń. Mam tyle pieniędzy? Mam. A, no. I teraz mogę mieć i to. Jest bardzo dobrze, że znalazłem tą broń. Jest idealnie. O, już gdybym skoczył do tego sektora, albo tego, to napotkałbym wrogie statki naszych wrogów. I tutaj jest właśnie wybór sektorów, którego wreszcie udało mi się dojść. Mam wrażenie, że tak, chyba kropki są jakby losowane, generowane losowo, z tego co widzę. Civilian sektor, Uncharted, tak, na pewno są generowane losowo, bo poprzednio miałem Uncharted Nebula na górze. I teraz Uncharted Nebula to jest właśnie teren, gdzie jest mnóstwo tej takiej, tego dymu fioletowego, który powoduje, że moje kamery nie działają na statku, ani na ich statku nie działają, czyli moje skanery są po prostu do bani i nie działają. Jak zrobię abordaż, to właśnie muszę obserwować, gdzie są drzwi atakowane i takie tam rzeczy. Gdzie mogę? Cywilny czy Uncharted? Cywilny czy Uncharted? Tutaj można zauważyć, na środku jest jakiś zielony kropka, która powoduje, że można spotkać się ponownie. Wrócić na drugi tor, ale myślę, że polecę do Uncharted Nebula. Oh yeah. Lecimy w nieznane. Leć powoli i bezpiecznie. Dobrze, nadal będę się trzymać w teorii, że na początku są lepsze rzeczy, w co nie wierzę, szczerze mówiąc. Kurczę, nie mam. Tak, to jest właśnie, to jest taki dość ciekawy statek, ponieważ jest to statek z czarnego rynku i tutaj jest dość ciekawa sprawa z nim. Mogę zignorować oczywiście, zaatakować, bo wiadomo, wtedy będzie zwykła bitwa, ale gdybym kupił od niego rzeczy, jest ryzyko. To za 65 to jest drogo dość. Nie wiadomo, co się dostanie, to pierwsza sprawa. A po drugie, chyba częściej mnie wykickali, niż dostałem faktycznie od nich sprzęt. Ja ich zaatakuję oczywiście. W sensie, że zabrali mi kasę. Antyship. Nie mam kasy, ale mam laser. To dobrze. Kickali mi, zabrali mi kasę, zniknęło mi z puli, ale nie dostałem nic w zamian. Ha!
zniszczyłem mu to. Teraz dezaktywuję mu broń, skoro ma zniszczone shieldy. A tamto niech sobie dalej wali, nie kuszy wkradza. No, no, jest bardzo dobrze. A, tak bardziej mu dezaktywowało, teraz cały czas niszczy mu shield. Nawet gdyby chciał naprawić, to teraz cały czas dostaje bęcki. Jeżeli tam ktoś jest, to dostaje bęcki i shield dostaje bęcki. Więc w zasadzie już wygrałem. A na szczęście nie pojawiła się informacja, że chcą zwiać, więc ogólnie jest bardzo udana bitwa. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Jeszcze jeden i jeszcze raz. La 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 la. Zna się, nie działa, ale nie zdąży strzelić. I ponownie piraci Cthulhu zostali pokonani. Drone Parts 1, Scrap 25. Myślę, że dobry wynik. Co by sobie tu upgrade'ować? Pilotaż, drzwi, kamery w na razie nie są mi zupełnie potrzebne w ogóle w całym tym systemie. Ja tylko tutaj jest... Tak, wszystkie planety są w tym Uncharted Nebula. Firebeam mógłby mi się przydać, ale i tak muszę reaktor upgrade'ować. I w sumie mógłbym oddać jedną mocę do silniku. I wtedy widzę, że nie mogę uruchomić drona, więc na razie tutaj zainwestuję w to. A, jeden zapas zawsze się przyda, mogę potem coś wyłączyć. Tutaj. Dość taka... Nie no, grafika jest ładna, bardzo ładna w tej grze. Myślę, jest prosta, ale bardzo ładna. Ale właśnie te tła, te planety są bardzo ładne, ale ta mgła jest no mało ciekawa. Nie wiem dlaczego to jest. I tutaj mamy statek ekspedycyjny Mantisów. To są takie... Zapomniałem nazwy, takie zielone robale z piłami zamiast rąk. Na pewno widzieliście tych Pokémony. No nie jest to na pewno niespokojnie nastawione, będę strzelać, jak zwykle. No na szczęście nie ma teleporterów jeszcze. Teleportery właśnie lubią bardzo Mantisy, ci z którymi walczę. Ale jeszcze, na drugim świecie to jest rzadsze. Łożysz ty w mordę kopany, trzeba mu zniszczyć broń. A ja nie mam kamer i nie mam tlenu. Co jest mniejszym priorytetem? Lepiej broń. Chodź tutaj ziomuś, chodź ziomuś, masz szybsze naprawianie z tego co pamiętam. Naprawiaj, bo się podusimy. O, uszkodzili, dobrze. Prowadź na ogień tutaj stały. Kurczę, chciałem raz bez drona zrobić i co się dzieje. Ajajajajajajaj, ostrzeżenie, że mam 75% kadłuba. Nie jest coś strasznego, ale... Strzelaj, strzelaj! Jeszcze jeden! Jeszcze deszcz! I czemu pilot engine? A, statek! Silnik rozwali. Chodź, ciapa się. Jak nie strzelaj? Łożysz ty! Chodź tu. Trzeba to ugasić. Albo wystrzelę zaraz cały tlen. Chyba wystrzelę tlen. Kurczę, chodź tu, ty też im pomóż. Tak, cała załoga na tym pracuje. Dostałem augmentację, czyli taki dodatek specjalny. To co mi leczy na przykład całą załogę na statku. Dostałem ramię naprawcze. To jest fajne, ponieważ naprawi mój statek, jeżeli dobrze pamiętam, za każdym razem, kiedy dostanę złom, czyli po każdej bitwie. No, tak. Ale za to złom jest redukowany o 15%. Co myślę, że jest i tak dobrym handlem. Szczerze mówiąc, ponieważ no, jednak zwykle dostaje bęcki, a 15% to i tak więcej mnie kosztuje potem naprawa. Spadacie, stąd tu nie ma tlenu. Ty też wracaj do siebie. Wow, rozprzestrzenił się ogień. No i właśnie to jest takim... jednak trochę boli, że nie ma się kamer potem. Arbus. O, tu jest lecznica. Apteka miałem to nazywać, to jest lecznica od teraz. Dotąd, kiedy będę pamiętać o tym. Może lepiej sprawdzę, czy nie ma nigdzie więcej ognia. Muszę wysłać patrol po moim własnym statku. Nie, ale jest dobrze. A tam nadal nie ma tlenu. Oksygen 98%. Mam 52 złom, trzeba by na coś wydać. Ale też nie całe, bo właśnie trafimy na jakiś sklep, jakąś ofertę i okazuje się, że nie mam kasy. Jeszcze jeden mocy, mam dwa zapasu. Będę mógł używać Firebeam. Mam sklarzę, ale przynajmniej antyshipa będę mógł natychmiast wysłać. Czyli jest tak dobrze. Teraz tutaj. Nie miałem zbyt dużego wyboru. Mogę do tych, co widziałem, albo następnego. Twoja załoga bez przerwy wypatruje przez okna, oczekując nieprzyjaciela. Przy każdym skoku i przy każdym trzasku i jęku statku napięcie jest prawie nie do wytrzymania. Ale nic się nie dzieje. No nic, lecimy dalej, nie? Skoro nic nie ma, tylko
jęki załogi potępionych. O, już widać, że zaczynają mnie tutaj śledzić. Tak, w Nebule dużo wolniej lecą. Nie wiem, czy o tym wspomniałem wcześniej. Tak naprawdę można zwiedzić 3/4 systemu i lecąc przez Nebule to też jest dość dobre właśnie w drugim systemie, jeżeli chcemy wlecieć do niego. Ponieważ jeszcze właśnie wrogowie są w miarę bezpieczni, jakby. I można jeszcze przy właśnie jakichś fajnych shieldach i gasząc rzeczy, można jeszcze jednak zebrać to doświadczenie załogi i inne dziwne rzeczy. I tu mamy statek rebeliantów. Przygotuj się do gonienia. No właśnie, to jest niebezpieczeństwo. Zacząłem go gonić, ale przez to na przykład, że nie miałem jakichś skanerów dalekiego zasięgu, straciłem czas goniąc go i flota mnie mocno dogoniła w tym czasie. No i to jest właśnie taki spory minus tego. Po prostu, mówię, zawsze jest szansa, że się nie uda, zawsze. Nieważne, co wybierzemy. No chyba, że jest to właśnie niebieska odpowiedź, jakby wypowiedź, to wtedy jest większa szansa, że to jest jednak coś dobrego. Bom. A tak, tutaj statek też na mnie czekał. Więc... Attack the ship! No przecież nie będziemy go zawozić. Zawodzić, przepraszam. A niech sobie ze mną mi walczy. Teraz mam lasery, nie muszę zużywać amunicji, bo mi się na pewno potem przyda. A nie ma rakiety. Fuck. A jeszcze mi to płonie. Właśnie można też zauważyć, który system płonie, potem płomienie. Też logiczne, prawda? Może po prostu wystrzelę stąd tlen. Po co mi tlen? To jest wyrzutoczny. 1/3 statku nie będziemy tlen, ale wracaj na to. Jestem ślepy, że tam nie posłałem z powrotem. Nie trafia. Fuck. Trafia i złama się. No i teraz nawet nie wyślę. Dobra, teraz tutaj. Oni też mają ograniczoną liczbę rakiet, tak na przyszłość mówię. A, to już ostatnio chyba im się zużyły w poprzednim odcinku, jak zginąłem. Fuck. Muszę wysłać, żeby zacząć, czy coś się nie pali, bo potem się roześle. Jeżeli tutaj byłyby na przykład płomienie, to wszystkie dookoła mogą się podpalić, to nie jest dobre. Próbuję uciekać, dobra. Trzeba go zniszczyć. Trzeba go zniszczyć. Myślę, że zaakceptuję jego ofertę. Ale do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy spróbuję się wydostać z tego systemu. Do zobaczenia następnym razem.